dojdziemy się na tą atrakcję. No nie dojdziemy na tą atrakcję. Jest rozkmina, bo jest taki korek, że wszyscy stoimy. Ja jeszcze pojechałem pod prąd, bo wszyscy jechali, ale ja już nie zdążyłem się schować, więc stoję naprzeciwko teraz, bo ten mi podjechał. I tam próbują rozwiązać ten korek. Chociaż nie jest to proste, bo każdy się pcha, każdy jedzie i wszystko stoi. O, może będą mi dawać. Teraz. Yeah. Ale zanim zacznie się odcinek, to szybkie ogłoszenie, bo właśnie napisaliśmy książkę. I żeby było trudniej i ciekawiej, zaczęliśmy w Bułgarii, a skończyliśmy w Indiach. Książka to profesjonalny poradnik dla każdego, kto chciałby spełniać marzenia tak jak my i żyć pod palmami, ale nie tylko, bo jeśli zastanawiasz się nad tym, żeby wejść do świata karawaningu lub jeździsz tak jak my i chciałbyś poznać sprawdzone porady, w jaki sposób my to robimy, aby żyło nam się w podróży wygodniej, to właśnie ta książka jest dla Ciebie. Premiera już 31 maja, natomiast już dziś możecie kupić książkę w przedsprzedaży dużo taniej. Linki są w opisie, w pierwszym przypiętym komentarzu. Serdecznie zapraszamy i serdecznie polecamy nasze pierwsze dzieło. No w takim korku to byśmy jeszcze nie stali. Korek jest na kilka godzin zablokowany. Musimy osłonić lusterko, bo... Ale coś się rusza, coś się rusza. O! No a ty tutaj się zmieścisz? Nie, no ten mi podjechał i się nie złamie. Każdy chce być pierwszy. Teraz się uznam. Ale ogólnie spoko się tu jeździ. Są takie sytuacje, że jest hierarchia. Najpierw na samej górze są duże samochody. Czyli duże samochody to są ciężarówki, autobusy. Potem jesteśmy my. Potem są małe osobówki, potem są riksze, potem są jeszcze rowerzyści, a na końcu jest pieszy. Motocykliści, na końcu jest pieszy i się jedzie po prostu na siłę, żeby tylko przejechać. Oni jak się blokują, to tak na styk, wszyscy, każda strona. Aż ktoś nie ustąpi, ktoś nie wysiądzie i cały czas jest trąbienie. To trąbienie, to my tutaj jesteśmy... W ogóle tak krótko, a ja już jestem taka chyba głucha od tego. Nie dziwię się, że jak tutaj przylatuje ktoś samolotem i wynajmuje cokolwiek, motocykl, riksze czy samochód, to jest w szoku. Bo tu trzeba się chwilę przyzwyczaić do tego. Tak, my mieliśmy jednak rozgrzewkę w Pakistanie, gdzie też był ruch lewostronny, no i działo się podobnie. Podobnie się działo. Także jesteśmy zaprawieni w boju. Wjechał w niego. O matko jedyna. Co tutaj się dzieje? Uciekliśmy, najważniejsze. Teraz nie wiem gdzie, ale musimy skręcić w lewo. Oni uwielbiają się nagrywać, machają! Się nagrywać, machają! No! Oni się koncentrują na drodze. Ale oni się koncentrują i machają, jedną ręką prowadzą. Ale ogólnie fajnie takie coś przeżyć. To po
prostu trzeba wyrzucić wszystkie zasady, jeśli chodzi o ten, pilnować się o ruch drogowy, pilnować się tylko i wyłącznie zasady hierarchii, jak hierarchia i klakson. I trzeba też być trochę egoistą, tak, bo jak się zwraca na innych uwagę, to potem się samemu stoi niestety. O, jak ładnie. Dzisiaj rano mieliśmy ładniejsze miejsce na stanie, teraz przyjechaliśmy do ścisłego centrum i zobaczcie, jakie duże parkingi, można spokojnie wjechać 3-metrowym autem. Tu jest podawane w calach, 11 cali, coś takiego było więcej. I zdecydowaliśmy, że tu przyjedziemy, ale nie wiemy, czy tu będziemy spać, bo niezależnie ile zostaniecie, płaci się za 12 godzin 120 rupii indyjskich i może podejmiemy decyzję. Myśleliśmy, że dojedziemy wcześniej, bo atrakcja, na którą się teraz z nami udacie, ona najlepiej wygląda w nocy, ale my chcieliśmy też zobaczyć przy zachodzie słońca, nie udało się przez korek, który widzieliście i trochę jesteśmy nie w czas, ale idziemy i tak zobaczyć to nocą, bo gra świateł podobno jest piorunująca. Ale ona tutaj ogólnie to ma przewalone, jest białą twarzą, wszyscy zdjęcia sobie z nią robią. Tutaj jest cała kolejka już do mnie. Tak? Coś cię sadzą tutaj z boku. Teraz stoimy już razem. Teraz już wszyscy stoimy i robimy sobie zdjęcia wspólnie. Jesteśmy w bardzo świętym miejscu, coś takiego jak Częstochowa dla Polaków. Też idzie się na pielgrzymkę boso dla odmiany. Jeszcze nam brakuje czegoś na głowę, pewnie zaraz nam coś tam wymyślą albo będziemy musieli kupić. Jest to Złota Świątynia i to jest... Na nieśmiertelnym jeziorze, zaraz zobaczymy. Tak, i zaraz ją zobaczymy, tylko najpierw trzeba właśnie oddać buty do szatni i zaopatrzyć się coś na głowę. Czy marmur, biały marmur jest ciepły? Nie. Ja się boję, że coś złapię, bo tutaj wszyscy chodzą boso. Ja nie lubię chodzić boso w takich miejscach. No ale cóż, raz się żyje i jak się jest w Indiach, to trzeba tego spróbować i trzeba zobaczyć tą świątynię. To jest w ogóle jak na basenie, zobaczcie. A dane zimno jest. Ogólnie to jest 20 parę stopni teraz wieczorem. Rano spadnie do koło 13, może 14. Tak, okazuje się, ale że, zimno jej. Że jednak w Indiach, przynajmniej w tym regionie, wcale nie jest tak ciepło. Zimno jest. Co? Zimno jak w zimie, to jest zimno, tak? No nie jak w zimie, ale nie. Ja myślałam, że od razu jedziemy i będą upały, a nie. Zaraz będą. Wczorajsza wizyta w świątyni niestety nie powiodła się w nagranie czegokolwiek, ponieważ strażnicy Złotej Świątyni bardzo pilnują o to, aby wierni mogli się skupić i nie pozwalają nagrywać. Pierwszą podstawową kwestią jest nazewnictwo. Jak mówi się na mieszkańców Indii? Nie można mówić na mieszkańców Indii Hindusi. A Indianie? Tym bardziej Indianie. Dlatego, że nie wszyscy Indusi są wyznawcami hinduizmu. A tak właśnie się nazywa zazwyczaj, czyli Hindus. Hindus jest po prostu wyznawca hinduizmu, a żeby właściwie nazwać Indusów, nie Indianami, bo Indianie zostali odkryci w Ameryce, odkryci wraz z Krzysztofem Kolumbem, to my przez całą naszą wycieczkę nazywamy to prawidłowo, czyli Indusi. Odnośnie Indusów, tak żeby najlepiej zapamiętać i już nigdy nie mówić na mieszkańców Indii Hindusi, to dziś opowiemy wam o Sikach, którzy są Indusami, mieszkają w Indiach, a nawet mają tutaj taką swoją stolicę wiary, w której właśnie byliśmy wczoraj. I dziś będzie o Sikach. A Sik chyba najbardziej wam się skojarzy od razu z Indami, bo to jest człowiek, który ma turban charakterystycznie zawiązany, bransoletę i czasami sztylecik, ale powinno to być w formie miecza, chociaż dla względów praktycznych w tym momencie noszą ze sobą sztylecik. Noszą też ze sobą grzebień, ale tego nigdy nie widać. Sztylety widać, tylko teraz już częściej są takie malutkie i oni mają takie przepasanie. Te duże rzadko widać, ale w tej stolicy kilku takich panów spotkaliśmy. Amritsar jako stolica Sików, stolica Pendżabu,
To jest szczególne dla nich miejsce, ponieważ tam na Jeziorze Nieśmiertelności znajduje się złota świątynia, na którą według niektórych szacunków wykorzystano, aby ją ozłocić, aż 750 kg złota, ale bardziej prawdopodobne jest to, że tych kilogramów było wiele mniej, około 100. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się odwiedzać też tą świątynię nocą, bo oprócz tego, że jest bardzo dużo sików, ona jest otwarta 24 godziny na dobę, to dodatkowo pięknie się mieni w oświetleniu sztucznym, które zostało tam przygotowane. Sikizm, wiara ta powstała w XV wieku. Jest to wiara, która czerpie zarówno z hinduizmu, jak i z muzułmanizmu. I polega ona na tym, że wszyscy ludzie są sobie równi. I tak samo w tej wierze są równe kobiety mężczyźnie. Jeżeli chodzi o podstawy tej wiary, to tak jak w hinduizmie, tutaj jest wiara w samsarę, czyli w reinkarnację, powtarzający się cykl urodzin, życia i śmierci. Jest także podobieństwo do hinduizmu, jeżeli chodzi o karmanę, czyli karmę. I tak jak Hindusi, tak Sikowie mają prawo dobrych uczynków i pomoc biedniejszym osobom. Dla nich bardzo ważna jest praca, nieważne jaka. Najważniejsze jest to, by była ona dobrze wykonywana. A jest ich łącznie około w tej chwili już 30 milionów. I najwięcej żyje oczywiście w Pendżabie, ale żyją także w Londynie, a także w Stanach Zjednoczonych, no i w całych Indiach. Jeszcze wam zapomniałam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. To, co różni Sików od Hindusów, to jest też brak kultu wizerunku, gdzie w hinduizmie wizerunku Boga jest tak dużo, że ciężko czasami za tym nadążyć. A tutaj jest guru, jest święta księga, która jest czytana praktycznie codziennie. Podobieństwem też jest medytacja, bo Sikowie medytują i robią to codziennie rano. Dieta. Jak się tak doszukać do tej diety, bo to jest bardzo ważne w tej religii, to tak naprawdę mają oni prawo wyboru i mogą jeść mięso, chociaż na ogół są to wegetarianie. Z tym, że sprzeciwiają się ubojowi rytualnemu, a i sprzeciwiają się także wojnom. I to ich odróżnia od muzułmanizmu. I w całym swoim ascetycznym, wydawałoby się, życiu odrzucają także alkohol i papierosy. I nie mogą go sprzedawać, bo praca jest dla nich bardzo ważna. Ale nawet jeżeli sami nie spożywają, czy tam nie palą tytoniu, to nie mogą pracować w takich usługach. Ale to też dotyczy innych używek. Natomiast co jest najciekawsze i co się skrywa pod turbanem, który jest na głowie Sika, to są włosy. Włosy, których nie obcina nigdy w życiu. One całe życie mu rosną. Rosną razem z nim. I ten turban jest potrzebny po to, żeby te włosy ładnie sobie pod nim schować, bo... Bo jest to jego siła, tak. To jest jego moc. Gdyby on obciął te włosy, to by stracił swoją siłę. I oni w to głęboko wierzą. Ale dlaczego? Włosy są schowane pod turbanem, bo niestety, to jest ich siła wielka i ogromna i w to wierzą, ale nie jest to na pokaz dla świata. Tylko i wyłącznie żona Sika wie, jak długie te włosy ma, wie, który Sik, z którym jest żonata, jest łysy, więc wyobraźcie sobie mnie, który tych włosów ma bardzo mało na głowie. Ty byś miał taki jak nastolatek, taki jak... tutaj, bo stąd byś miał zebrany koczek. Jak sprawiałem tam wrażenie człowieka bezsilnego. Bez mocy. Tym samym poznaliście pierwszą z wiar, która jest w Indiach. Pierwszą z religii. Z religii. I zobaczyliście piękną świątynię pozłacaną. Ruszamy dalej. Historical mantra. Om Bhur Bhuvah Swah. This is the main. In English. This is the main piece in the all over world. Wow,
Bilety. Danielowi aż majtki wyszły na wierzch. A wczoraj jakie malutkie są kasy biletowe. Śmieszny to lubię. Parking 40, bilet po 30 za osobę, 100 rupii indyjskich całość, czyli w przeliczeniu 5,40. Bardziej porcelana niż plastik. No Daniel, zobacz. To jest porcelana, to nie jest plastik. To coś musi być z elektryką związane, może to jakieś przedłużacze z indyjską wtyczką. Wygląda jak przedłużacze, jak gniazdka. Tak jest cały czas, teraz robimy sobie zdjęcia. I nawet na atrakcji, która jest jedną z największych tutaj, to i tak my jesteśmy większą. Nasze pierwsze dni w Indiach są bardzo interesujące, bo Punjab, czyli region, w którym się znajdujemy, oferuje bardzo dużo atrakcji, takich topowych atrakcji. Właśnie teraz znaleźliśmy się w Rock Gardenie, czyli w skalnym ogrodzie, który jest jedynym takim miejscem w całej Azji. Azja jest ogromna. Pierwsze, z czym się kojarzy ta atrakcja, to jest sztuka Gaudiego, a my jesteśmy jego fanami i nieraz zdarzyło nam się odkryć podobne dzieła, właśnie takie mozaikowe. I w tym ogrodzie jest to sztuka, jak się ten pan nazywał? Gaudi azjatycki to jest Nekahanda. Indyjski, dokładnie. I on zapoczątkował budowę tego ogrodu. Był drogowcem w momencie, kiedy zobaczył, jak wiele rzeczy się marnuje. Chodzi tutaj o rozbite płytki, rozbite talerze, butelki, do tego kamienie. W kamieniach także odnajdywał sztukę, czyli w tych wzorach ujawiały mu się jakieś postacie, kształty i z tego zaczął budować. My też już mamy do czynienia, takie doświadczenia z kimś podobnym. Pozdrawiamy cię, Marek. W Grecji także poszukuje Marek takich kształtów i tutaj podobnie była historia. I znalawszy miejsce sobie na to, żeby to zacząć budować tą sztukę, no bo nagle ta sztuka się tak rozrosła, że potrzebował miejsca. A to robił w ukryciu, tak. To jest bardzo istotne. To właśnie to miejsce było taką jego tajną, tajną samotnią, gdzie sobie mógł potworzyć i po jakimś czasie stało się to na tyle duże, że już trudno było to ukryć. Okazało się, że Gostek robił to zupełnie nielegalnie i w momencie, kiedy ten ogród został odkryty, chcieli go zamknąć. Ale miejscowi, cała ta społeczność stanęła po jego stronie, bo byli zachwyceni tym, tą sztuką, tym, co on robił i wspólnymi siłami
zbudowali tak wielki park, który ma 9 hektarów. Jak władza zobaczyła, że to jest dobry moment na tym, żeby zarabiać na turystyce, to także się dołożyła i widać ten ogrom prac, widać to wszystko, te dopieszczenie tymi szczegółami. Wiele rzeczy jest bardzo nietypowych, bo można znaleźć tutaj akwaria, można znaleźć lustra, które są tak jak w parku rozrywki. Akwaria z żywymi rybami, tak. Muzea różnego rodzaju, muzea lalek, sztuki. To wszystko znajduje się na tym ogromnym areale i cały czas jest rozbudowane. Często jako podróżnicy stykamy się z tym, że ktoś porównuje jakieś miejsce do tych topowych atrakcji, które są znane na całym świecie. No, jeśli słyszymy Gaudiego, to od razu przychodzi nam na myśl Barcelona. I ciężko czasami znaleźć tą sztukę, to odzwierciedlenie do tej sztuki. Po prostu ktoś, dodając sobie do tego, co stworzył, próbuje to jakimś sławnym nazwiskiem jeszcze dopieczętować, żeby było bardziej popularne. Chociaż jak pamiętacie, jak dobrze nas oglądacie, to mamy taki odcinek z Ukrainy, gdzie odkryliśmy ukraińskiego Gaudiego, który budował ze szkieł, z resztek butelek. Tak. I to jest też mega ciekawe, do tej pory istnieje, niestety twórca nie żyje. I tutaj było podobnie, idziesz najpierw tak sobie myślisz dosyć sceptycznie, no pewnie to jest tak na wyrost, żeby po prostu przyciągnąć turystów, ale nagle tutaj wchodzisz i się okazuje, że ej, tu jest bardzo fajnie, że naprawdę... Tak, i dobrze się bawisz, bo tutaj mają ubaw nie tylko dzieci, ale też dorośli. I chyba taką najfajniejszą, najlepszą zabawą są te huśtawki, które są tutaj ogromne, jest ich dużo i... Ale one są w takich tych łukach. Jeśli ktoś był w ogrodzie Gaudiego w Barcelonie, tam też są takie ogrody, łuki, jest bardzo to podobnie. No, troszeczkę... W Barcelonie tego nie mają, nie mają huśtawek. Inne są troszeczkę materiały użyte, bo... Tutaj, tak jak powiedziałem, to wszystko zaczęło powstawać ze śmieci po prostu. Tutaj widać często... Ale to jest też taki paradoks, bo jesteśmy w Indiach. Tutaj kto nie przyjedzie, mówi, że tutaj jest brudno, w ogóle oni nie dbają o ekologię. A to jest bardzo ekologiczne miejsce. To jest recycling. To tutaj, jest tutaj. Tutaj, w tym miejscu, ale nie tylko w tym miejscu, bo sam ten region, Punjab, jak tutaj wjechaliśmy, on jest bardzo dobrze rozwinięty pod względem infrastruktury i tak jest, nie jest jakoś specjalnie brudniej niż w poprzednich państwach, bo brudno zaczyna być tak od Bałkanów, tak. jedzie się, no wiadomo, Turcja już jest brudniejsza. Właśnie na tym się zastanawiałem. I dojeżdżamy do Indii i ja miałam... taką myśl w głowie, że no tutaj wjadę i pewnie od razu puszczę pawia na dzień dobry, że będę się brzydziła. A paw jest bardzo szanowany ptak. Paw to jest w ogóle jedno ze zwierząt narodowych Indii. I naprawdę ta infrastruktura, te drogi, to jest wszystko takie... Ale nie chodzi o drogi, bo my jako influencerzy pewnie się zastanawiacie, wjechali do Indii, pewnie będą tam tylko wymiotować, narzekać na śmieci. Właśnie nie. Nie przekoloryzujemy tego, bo powinniśmy jako influencerzy chodzić i o Jezu, jak śmierdzi, o Jezu, ile śmieci. Ale moim zdaniem to jest takie pójście na łatwiznę, bo najłatwiej jest przyjechać do Indii i jak nie można tutaj znaleźć nic ciekawego, ludzie nie interesują się takimi creepy miejscami, no bo umówmy się, że ten ogród jest creepy i on jest taki w ogóle odjechany. To najłatwiej jest pójść na jakąś tam biedną dzielnicę, pokazać tą część, gdzie są śmieci, tą część, gdzie są biedni ludzie. No bo to jest ludzie. Szokujące, tak. To jest najłatwiej, zrobić już... wyświetlenie na YouTubie. Tak długo jedziemy, że raz poziom śmiecenia i zapachu musi naprawdę być już duży. Stąd to wynika, że nie latamy i nie robimy afery z śmieciami. A dwa, obiecujemy wam, że jeśli będzie coś naprawdę takiego, co nas szokuje, to też szokuje was. No bo ciężko szukać sensacji. Śmieci są wszędzie w tych częściach świata, więc mniej, bardziej palą je. To u nas tak wtryniają nam tą ekologię i to, że my powinniśmy jakieś tam emisje gazów cieplarnianych zmniejszać. Niech ci wszyscy, którzy chcą to prawo ustalać, przyjadą tutaj i niech powiedzą to tym ludziom, którzy swoje śmieci, które wyprodukowali przez cały dzień, po prostu wieczorem palą w ognisku i niech spróbują nałożyć na nich podatki.
Czyli umówmy się, będziemy pokazywać Wam Indie bez lukru, ale też nie będziemy ich demonizować, czyli ojejku, tu jest po prostu strasznie, trupy leżą na ulicach i tak dalej, no nie jest no, Z tym się kojarzy Indie na początku, jak każdy myśli o Indiach, to właśnie myśli o tym, my też tak samo myśleliśmy. Tak, spodziewaliśmy się tego, a jest naprawdę to bardzo rozwijający się kraj, który tak. W 2030 roku jest przewidziane, że prześcignie Chiny i będzie największą populacją na świecie. A co jeszcze jest taką ciekawostką, jeśli chodzi o Indie i nasze pierwsze wrażenia, to one są na razie dobre, ale być może w następnych odcinkach, jak będziecie oglądać, to się całkowicie diametralnie zmieni. Może tak bo być. Czasami pierwsze wrażenia, które są dobre, na końcu okazują się, że były tylko złudzeniem. Dlatego nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby cała seria z Indii was nie miniała, a także inne serie, bo to będzie się dalej u nas na kanale toczyło. I będziemy bardzo wdzięczni, to nam zwiększa zasięgi, jeśli jakąkolwiek reakcję zostawicie w dół, w górę, komentarz, udostępnijcie film gdzieś u siebie, na Facebooku, na jakiejś grupie, będzie nam bardzo miło. Lecimy szukać śmieci, lecimy szukać sensacji. Trupy.